Polityka, Energia, Klimat to podcast przygotowywany przez Instytut Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza. Eksperci think tanku, jak i zaproszeni goście mówią o najważniejszych sprawach dotyczących sektora energetycznego, komentują bieżące wydarzenia, jak i charakteryzują szersze trendy. Szczególnie interesuje nas bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy oraz transformacja energetyczna, ale nie pomijamy żadnego ważnego tematu. Ja nazywam się Adam Cyło, a dzisiaj z Dawidem Cyconiem, prezesem spółki ML System, zastanowimy się nad tym, czy polski biznes jest gotowy na wdrażanie technologii wodorowych. Czy możemy być liderem w tej nowej branży, z kim możemy współpracować, jak włączyć się w globalny łańcuch dostaw. A także zastanowimy się nad tym, jak wykorzystać potencjał dolin wodorowych. Czy polski biznes jest gotowy na wdrażanie technologii wodorowych? A jeśli może nie jest gotowy, to co należy zrobić, by był gotowy? Panie redaktorze, biznes wodorowy jest w tej chwili w powijakach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Oczywiście mówię o biznesie wodorowym związanym z zielonym wodorem, z tym, na co stawia Unia, z tym, co jest opisane w strategiach wodorowych wewnątrzkrajowych, bo z punktu widzenia dużego biznesu wodorowego, brudnego, brązowego, szarego, Polska jest piątym co do wielkości krajem, jak chodzi o wielkość tego rodzaju wodoru w produkcji na świecie. Wodór jest w tej chwili pozyskiwany w procesie rafinacji w dużych spółkach państwowych typu Orlen, typu Lotos i tam jest on wytwarzany. Także pewne obszary związane z wytwarzaniem wodoru, one w kraju już dzisiaj funkcjonują, natomiast to są obszary związane z dużymi spółkami i z firmami usługodawczymi czy podwykonawcami tych wielkich, dużych koncernów. My musimy się w tej chwili przestawić zarówno w myśleniu, jak i w technologii do tego, żeby zejść troszkę niżej. Po pierwsze, wodór w postaci rozproszonej, w postaci wytwarzania mniejszej ilości, ale tego niezbędnego, potrzebnego zielonego wodoru, na który stawia Unia, na który stawia nasz kraj w ramach strategii rozwojowych. I tutaj trzeba powiedzieć sobie szczerze, brakuje technologii, brakuje wiedzy. Natomiast polski biznes jest bardzo elastyczny. On bardzo szybko się dostosowuje, bardzo szybko się uczy. Umie doskonale współpracować ze światem nauki, zarówno na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. I ja wierzę w to, że wodór w przyszłości będzie technologią wiodącą, a nasz kraj odegra tutaj bardzo ważną rolę, zarówno w rozwoju technologicznym, jak i w obszarze wielkości wytwarzania. Są już jednak państwa, gdzie badania, a nawet i wdrażanie produkcji wodoru zielonego, czyli wodoru pochodzącego z nieemisyjnych źródeł i produkowanego w sposób niskoemisyjny czy bezemisyjny, są zaawansowane, no, na przykład w Japonii czy w paru innych. Są takie kraje, oczywiście prym wiedzie Japonia, kraje skandynawskie, Niemcy, Austria. Rzeczywiście pilotażowe instalacje tam powstają. Ja nie wiem, czy można mówić o pilotażowych w przypadku Japonii, kiedy już tych nazwanych pilotażowo jest ich dziesiątki lub nawet setki. Także te technologie są, one istnieją, one dzisiaj jeszcze są mało wydajne. Jest jeszcze niekorzystny stosunek potrzebnej energii do wytworzenia wodoru zielonego w stosunku do ceny jego wytworzenia i w stosunku do kaloryczności jego wytworzenia. Natomiast no, wszyscy będziemy nad tym pracować, zarówno ośrodki naukowe w kraju, za granicą, firmy, które już mają doświadczenie w wodorze, jak i my, przymierzamy się do tego, żeby poprawiać tą efektywność produkcji zielonego wodoru, żeby tą efektywność zwiększyć. My oceniamy, że no jest tak, aby wodór dzisiaj, ten zielony wodór, ten, którego wszyscy pożądają, był opłacalny wprost bez systemu dopłat, bez systemu wsparcia, sprawność wytwarzania musi się poprawić około czterokrotnie. W perspektywie 5 do 10 lat jest to technologicznie realne. Z kim możemy współpracować tutaj? Mówię tutaj o współpracy biznesowej. Czy są to podmioty krajowe, które są już świadome i które chcą się rozwijać w tym kierunku? Czy bardziej, nie wiem, podmioty zagraniczne, nie wiem, ze Skandynawii, z Niemiec, czy jakiś udział w globalnym łańcuchu dostaw, czy też samodzielne, krajowe wdrożenie takich technologii i oferowanie
oferowanie ich w innych krajach. Jak by Pan to widział? Znaczy my jako przemysł musimy próbować współpracować z każdym. Znaczy my dzisiaj nie stworzylibyśmy technologii globalnych, technologii światowych, gdybyśmy nie współpracowali z instytutami zarówno na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. I to samo odbędzie się w wodorze. Takie firmy jak nasza, technologiczne, które potrafią tworzyć technologię i potrafią ją potem przetransferować na rzeczywiste produkty, na rzeczywiste linie produkcyjne, no muszą pracować na poziomie globalnym. Dzisiaj gospodarka jest globalna. Oczywiście mamy do czynienia w tej chwili z chwilowym zrywaniem łańcuchu dostaw. Możemy się zastanawiać, czy ten łańcuch dostaw akurat z Azji jest korzystny dla Europy. Natomiast na pewno nie możemy się zamykać na świat. Są już prowadzone pierwsze próby, pierwsze jaskółki gospodarki wodorowej w kraju. Są to doliny wodorowe, czyli porozumienia biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej. Taka podkarpacka Dolina Wodorowa jest w trakcie powoływania w województwie podkarpackim. Firma ML System, którą pan kieruje, jest także wśród sygnatariuszy tego porozumienia. Jak by pan widział rolę przemysłu w Dolinie Wodorowej? Czym powinna być Dolina Wodorowa, a czym nie powinna być, żeby to odniosło sukces? My na Podkarpaciu nie mamy w tej chwili dużych rafinerii. Będziemy się skupiać na zielonym wodorze, na mniejszych instalacjach. Tutaj szansą dla Podkarpacia jest duży pierwiastek technologiczny. Z jednej strony Politechnika, bardzo silna, o bardzo ugruntowanej pozycji w obszarze mechaniki, w obszarze lotnictwa. Z drugiej strony Instytut Energetyki, który od lat wytwarza ogniwa wodorowe. Są to jedne z najlepszych ogniw wodorowych na świecie. On je dzisiaj wytwarza na poziomie laboratoryjnym. Jest kwestia transferu, jest kwestia zastanowienia się, czy te, które w tej chwili są w kompetencjach Instytutu Energetyki, są najlepsze, czy nie trzeba by było jeszcze ich troszkę zmodyfikować pod to, żeby być może wyprzedzić świat. Z drugiej strony przecież nasza firma tworzy technologię jako pierwsza na świecie. Dzisiaj nasze kompetencje z kropkami kwantowymi przydały się do tego, żeby stworzyć COVID-detektora, czyli zupełnie inna branża. Ale to dalej jest tworzenie cienkich warstw, tworzenie warstw w oparciu o budowę atomową, wykorzystanie tych kompetencji w budowie membran wodorowych spowoduje polepszenie wydajności instalacji wodorowych. Mam nadzieję, że o te oczekiwane 4 razy, co z kolei spowoduje opłacalność technologii wodorowych, technologii zielonego wodoru wprost, bez systemu dopłat, bez systemu wsparcia. Bez systemu dopłat, bez systemu wsparcia, czyli no tak jak ekonomiści uczą, że powinno być. Z punktu widzenia biznesu, jak powinna być zdefiniowana polityka rozwoju wodoru w dokumentach rządowych i dokumentach unijnych? Teraz mówi się dużo, czy to o Polskim Ładzie, czy o nowych środkach unijnych na przyszłą perspektywę. Musimy budować kompetencje i to w wielu obszarach, zarówno w tych obszarach badawczych, jak i rzeczywistych wdrożeniowych. Powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do pilotażowych instalacji, do tego, żeby budować doświadczenie, do tego, żeby sprawdzać, gdzie, w których obszarach można technologię poprawić w stosunku do tej istniejącej dzisiaj i bardzo szybko potem przejść do komercjalizacji tych już bardziej wydajnych technologii. Bardzo się cieszę, że w porozumieniu wodorowym, w podkarpackim porozumieniu wodorowym uczestniczą samorządy, dlatego że wodór będzie potrzebował bardzo dużej ilości energii. Tą bardzo dużą ilość energii musimy pozyskać z odnawialnych źródeł energii. I tu znowu kompetencje naszej firmy są bardzo istotne, no bo otrzymując pewne obszary do zagospodarowania, my będziemy umieli bardzo szybko je zagospodarować, bardzo szybko stworzyć takie instalacje pilotażowe, a potem z biegiem czasu je poprawić. Dziękujemy bardzo.